Nazywam się Iwona Fliska-Bulska, pracuję w Instytucie Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych w UKSW. Zajmuję się otrzymywaniem wodoru na drodze elektrolizy wody. Uważa się, że wodór będzie podstawowym i optymalnym nośnikiem energii w przyszłości. Prąd z ogniw paliwowych uzyskany ze spalania wodoru ładuje akumulatory, a te zasilają silniki elektryczne. Takie samochody na ogniwa paliwowe zasilane wodorem są już taśmowo produkowane przez Toyotę, ale również takie koncerny jak Kia czy Hyundai z Korei Południowej, Mercedes, BMW, Honda także produkują samochody na wodór. Wodór będzie też służył do przechowywania nadmiarowej energii, aby możliwe było korzystanie z niej w okresach zwiększonego zapotrzebowania. Wodór jest ogólnie dostępnym pierwiastkiem. Jego ilość jest niewyczerpalna, jednakże na Ziemi występuje przede wszystkim w postaci związków chemicznych wody i węglowodorów. Musi być zatem przekształcony na wodór cząsteczkowy. Znaczna większość metod otrzymywania wodoru opiera się na paliwach kopalnych. Te metody dostarczają około 96% całkowitej ilości wytworzonego wodoru. Jednak wiąże się to ze zwiększeniem zanieczyszczenia środowiska gazami cieplarnianymi i kwaśnymi deszczami. Atrakcyjną i najbardziej perspektywiczną metodą jest technologia elektrochemiczna. Wykorzystuje ona proces elektrolizy wody, w której energia elektryczna powoduje rozkład wody na wodór i tlen. Tlen jest jedynym produktem ubocznym tego procesu. Metodą elektrochemiczną uzyskuje się wodór o bardzo wysokiej czystości, powyżej 99,9%. Wykorzystuje się łatwą w obsłudze i nieskomplikowaną aparaturę, ale ze względu na niewielką wydajność procesu rzędu 25-35%, jedynie około 4% światowej produkcji wodoru pochodzi z elektrolizy wody. Poszukuje się więc elektrokatalizatorów, poprawiających właściwości materiałów stosowanych jako katody do otrzymywania wodoru. W naszych badaniach modyfikujemy elektrody oparte na niklu i jego stopach, np. z żelazem, lub na stali nierdzewnej poprzez wprowadzanie węgla albo w niskotemperaturowych procesach plazmowego nawęglania, albo elektroosadzania węgla czy grafenu lub nanoszenia grafenu. Modyfikujemy powierzchnię również poprzez anodowe utlenianie. Warstwy powierzchniowe badane są następnie za pomocą spektroskopii elektronowej lub mikroskopii elektronowej, a skład powierzchni wiążemy z elektrokatalityczną aktywnością katod. Nasze wyniki pokazują, że tego rodzaju modyfikacja powierzchni może przyczynić się do zwiększenia wydajności elektrod, jednak nadal elektrody te nie są wystarczająco stabilne i po dłuższym czasie pracy ulegają dezaktywacji. Zatem badania trwają.